Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale i dziś będę rozpoczynał pierwsze zlecenie wiedźmińskie z To Sound. Będzie to zlecenie, no niech będzie to Monstrum z Tufą. Jest to najwyższy poziom, bo aż 48, nie było chyba żadnego trudniejszego zlecenia w tej grze. Poza tym, ale mimo wszystko mam wyższy poziom, więc dam radę. A w następnym zabiorę się za zadanie łaciate kłopoty. Ale to chyba jest takie zadanie, że powinienem je robić ostatnie, więc nie wiem, czy on wyskakuje pierwsze. Dobra, ja bym zaczął od podejścia pod jakiś punkt szybkiej podróży. Bo widzę, że jednak ładny kawałek mam. Gdzie jest jakaś szybka podróż? Tutaj przy Caster Ravello. I tam będzie to Monstrum Stufo, dobra. Dobra, no i już się przenoszę znacznie bliżej miejsca rozpoczęcia tego zlecenia wiedźmińskiego. Na zlecenia wiedźmińskie tak naprawdę tylko króciutka przerwa, bo to będą trzy odcinki, raczej nie więcej, jeżeli chyba, że któreś ze zleceń wiedźmińskich zajmie więcej niż jeden odcinek, ale rzadko tak się dzieje ze zleceniami wiedźmińskimi. A potem powrót do zadań pobożnych, tylko tym razem w formie wykrzykników. Może dużo dostanę za to, bo to chyba takie najpoważniejsze zlecenie w tej grze. Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Monsieur de Bourbon. Niech będzie, panie Monsieur de Bourbon. Akcent kładzie się na ostatnią sylabę. Burbo. Położę akcent gdzie indziej. Mówcie, monsieur, w czym rzecz, bo zaraz się rozmyślę. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na wino. Znaczy, potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. A tak konkretniej,
Kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętaliście może jego imię, Messie? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. Widzę, dużo można wytargować, chyba 701 koron. Rzucę jakieś 645. On jest bogaty, więc raczej powinien się zgodzić. Nie wierzę, kpicie chyba. Aha, taki bogaty. No dobra, jeszcze zlecenie. Najtrudniejsze w grze to 600. Bo 595. Albo samo 590. Bez przesady. Dobra, 570. Albo 55. Bez przesady. No nie, no, jaki... skąpy. 520, no to co, to ja już nic nie wytargowałem. Niech stracę. Zgoda. Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O! Klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Dobra, no to schodzę do piwnicy. A nie, trzeba poczekać do zmroku. No to pomedytujmy. Dobra, mamy całkowity zmrok, więc myślę, że można tam wchodzić. No widać jakiś dźwięk. Potłuczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs. Co było jasne? I co, paskud? Ciekawie się to wszystko tutaj prezentuje. A, znowu Kikimora. Ciekawe to za potwór, ale jakiś naprawdę olbrzym musi być, potężny. Ale gdzieś indziej on musi być. Może tu? Ale ciekawa jaskinia, naprawdę taka głęboka. Jeszcze głębiej. O kurde, ja takich nie widziałem nigdy. Nic tu raczej nie ma. O kurde. Co tu jest, Kikimora znowu? Teraz strasznie się robi tutaj. Dam radę przebić się na drugą stronę.
Artem trzeba. To chyba w dobrą stronę idę. Znowu Kikimora wojownik. Ale to są podziemia potężne. Zabita. O Boże, co to za hałas. Znowu Kikimory. Dobra, idę tutaj. No właśnie. Z tych jaj na moment mogą się wybrać młode. Zniszcz wszystkie jaja w gnieździe. Dobra, to Igni do tego spróbuję użyć. Udało się. Na znaki Igni się palą. Co to? To nie robota. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. To było ostatnie. Dobra, wszystkie te jaja spaliłem. Ale co dalej z tym monstrum? Tu jest jakiś tunel. Ciekaw. Nie, ja stąd chyba przyszedłem. No nie widzę, żeby coś tu było w ogóle do zbadania. To chyba? Rozbite jaja Kikimor. Coś się nimi żywi. No, dobra, jeszcze raz tu podejdę. Aha, chyba tu w ogóle nie byłem. Co to za szum? Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się Kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. Tu się niczego więcej nie dowiem. Pora wracać na górę. To ciekawe, w jaki sposób ja go w ogóle wybawię. Ale strasznie dużo tych tuneli tu narobili. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę Kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja Kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to, i już nie wrócił.
Gdzie dokładnie widziała pani Jean-Luca po raz ostatni? Na polach na północ stąd, pod lasem. A tam są jakieś nowe sadzonki? Wydawało mi się, że wszystkie poszły na południowe zbocze. Prawie wszystkie, kochanie. Te, co zostały, kazałam posadzić właśnie tam, przy zagajniku. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! Dobra, jakieś informacje mam. Ja nie wiem, co teraz trzeba z tym zrobić. Iść zobaczyć to miejsce, gdzie tego chłopa ostatnio widziano. No dobra, to idziemy. Ale to jest naprawdę takie zlecenie wiedźmińskie z prawdziwego zdarzenia. Duże, porządne jeszcze. To Korun mi dopłacił. Dobra, tutaj go widziano. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. W tym miejscu rozłożony był koc. Ślady stóp. Dwoje ludzi. I gdzie te ślady mnie zaprowadzą? Tutaj chyba. Ślady rozdzielają się. W tym miejscu kobieta zawróciła, a mężczyzna szedł dalej. No i czemu znikły te ślady? Przecież tutaj zeszedłem i mi znikły nagle. Aha. Tutaj się chyba ta kobieta zawróciła. Tutaj za tymi. Coś tu jeszcze leży dodatkowego. Kawałek pancerza ze zrogowaciałej szarej skóry. Połamane drzewo, jakby coś się przetoczyło. Czyli to szale. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w ten sposób. I też trzeba podążać już śladami prosto potwora, więc zaraz dojdzie chyba z nim do bitwy. I to jest Charnoy, czyli znajomy potwór. Była z nim walka jedna poważna na początku tego dodatku, teraz na końcu tego dodatku znów się z nim zmierzę. Kolejna jakaś wielka jaskinia. Klopendromorf, już myślałem, że mam Charleya. Muszę chyba trochę przyciszyć, bo jest masakrycznie głośno. No dobra. No nie, jeszcze nie zabity.
jeden padł i nie wiem, czy jeszcze jakiś tu będzie jeszcze, o Boże. Quen może sobie użyję. Dobra, tu mam jego ślady. To dobrze. Tu jakaś wielka sala. Dobra. O, srebrny wisielek. Z buklem włosów. W tym samym kolorze, co u Madame de Bourbon. Świeże zwłoki. To musi być żarłok. Zmiażdżone żebra. Pęknięta czaszka. Ta szarleja bez dwóch zdań. Mocno nadgniłe, częściowo nawiedzone. Leżą tu już jakiś czas. Dobra, trzeba stworzyć tam przynętę na Charleya, też jeszcze jakieś grzyby będą do tego potrzebne. Ja tu żadnych grzybów nie widzę. Chyba, że ja już je kiedyś pozbierałem i może mógłbym już wytworzyć tą przynętę. Przynęta na szaleje, tak, bo przecież ja mam pełno tych grzybów. Dobrze, że o tym pomyślałem. Ale wielkie zlecenie wiedźmińskie i długie, naprawdę. Dobra, idę rozlewać dalej. Z tego miejsca zapach się nie rozejdzie. Muszę rozlać przynętę bliżej wyjścia do tuneli. I tutaj. Dobra. No to super. Czekamy na niego. Jest monstrum stufo. Bardzo podobny do tego Charleya w początku dodatku. Tyle, że jego kolor jest czerwony, a tamten miał taki szary. To jest jakaś dziwna po prostu odmiana Charleya. Jak to zwykle jest z tymi potworami ze zleceń wiedźmińskich, że są to po prostu głównie odmiany jakichś potworów. O, podpalił się dzięki temu mieczowi. Czy łatwo się z nim walczy? Tam widzę, jest taka po prostu czasochłonna walka.
Ale idzie jakoś mu to życie w dół. Moje się trzyma. Jeszcze mu robię krwawienie. Czasem go podpalam, więc ten miecz jest potężny do tego wszystkiego. To widzę, że się nie przewraca tak jak tamten. Chociaż się widzę poturlał. To może i się przewróci na plecy, byłoby dobrze. Bo pamiętam, że tamtego szaleja wtedy najlepiej się atakowało, gdy się na plecy przewrócił po turlaniu się. Dobra, Starley ma już gdzieś połowę swojego życia, a ja dalej pełne, więc jestem w dużo lepszej sytuacji. Gdzieś się wkopał pod ziemię. Nie pamiętam, żeby tamten aż tak robił. Chyba tamten Starley tak nie robił. Też nie siedział w takich jaskiniach jak ten. On temu darowałem życie, temu już nie. No fajne te Starleye. Jest! Naprawdę się przewrócił. Dobra. Jest zabity, udało się. O, jeszcze jakiś miecz. Miecz może być naprawdę dobry. Z tego Starleya. Zaraz go zobaczymy. Mi się wydaje, że będzie naprawdę dobry miecz. No i dobra. Teraz trzeba będzie wrócić do zleceniodawcy po nagrodę, tylko... I ten miecz zobaczy. No! Najlepszy jaki dotychczas miałem miecz. Nie mogę. Plus 21. Miecz srebrny. To zamiast tego fioletowego. W ogóle jak on ładnie wygląda. Niesłychane. Myślałem, że już lepszego miecza nie znajdę w tej grze, a jednak się okazało, że znalazłem. Chyba niestety żadnego koloru on nie będzie miał. I to jest gruby minus. Gruby, bo tamtej świetnie wyglądał jako fioletowy. Ten trochę bardziej pospolity jest. Ale trudno, chyba sobie tak z niego będę korzystał. Taki dobry. Dobra, wychodzimy już z tych kolejnych jaskini, bo już mam dość tych mroków. No nie, no czemu Geralt się zachowuje, jakby walczył właśnie? No nie. No zobaczcie, ten jak złoty jest, to super wygląda, a tamten fioletowy się robił, więc... On kiedy przy machaniu chyba. No i teraz stał się złoty na chwilę. No tamten był fajniejszy z wyglądu. No i jedziemy. Tutaj do niego idę? Nie, chyba muszę tam do tej piwnicy zejść. Nie wiem, czy on tu dalej siedzi w piwnicy. Aha, bo ten mur naprawiają. Monsieur de Bourbon, możemy porozmawiać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. W
Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik, a w nim pukiel włosów pani de Bourbon. O! Co? Ale jak to? Zdradzić mnie? Dziedzica? Z chłopem? Od pługa oderwanym? Zapłaci za to. Nie wątpię. Ale może wpierw to ja dostanę zapłatę. Za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę! Potrącę sobie z jej posagu! Super dodatkowe 100 koron, ale fajnie. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley. Na bogów! Charley! A cóż to takiego? To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. Aha. No, mości wiedźminie, nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. O, jeszcze 400 doświadczenia, 520 kontu, łącznie 720 koron, więc i tak zarobek był bardzo pokaźny za tą misję poboczną. Bardzo porządne zlecenie wiedźmińskie, dawno takiego rozbudowanego nie widziałem. No ale dobra, w tym odcinku byłoby to już na tyle i cześć!